Tanie LED RGB, czyli coś, co każdy chciałby mieć, i najlepiej, żeby ten zestaw kosztował 5 zł, i najlepiej, żeby działał lata. Da się tak? Nie. Jeżeli kupujecie zestaw Zalegro za 30 zł, to się nie dziwcie, że po dwóch tygodniach przestaje wam świecić, bo się spalił. Jeżeli chcecie mieć coś, co podziała lata, jest faktycznie dobrym produktem, dobrej jakości, no to możemy porozmawiać o dzisiejszym produkcie. Jest to oryginalny zestaw, wprost od producenta. Z tyłu mamy bardzo ładnie napisane jak to wygląda. Oczywiście taśmę będzie można ciąć, można zmieniać kolory, sterowanie zarówno z telefonu jak i z pilota, są tryby muzyczne i inne tego typu rzeczy. No to zobaczmy co mamy w środku. W środku mamy trzy rolki po 10 metrów, ponieważ jest to zestaw 30 metrowy, czyli obecnie największy jak jaki można kupić od tego producenta. Pilot, kontroler, instrukcja obsługi. Można przykleić taśmy, ale można również użyć takich złączek, które są w zestawie. Oraz oczywiście zasilacz. Zasilacz 12 V 3 A, czyli 36 W. A tak prezentuje się cały zestaw. Sama taśma to LEDy 5050 RGB na 12 V Taśma z jednej strony ma wtyczkę żeńską, natomiast z drugiej męską. Dzięki czemu możecie wszystkie te trzy taśmy złączyć razem albo podłączyć pojedynczo każdą z taśm pod kontroler. Ponieważ jeżeli kupujecie 30 metrów, macie 3 razy 10, czyli kontroler ma trzy wyjścia. Sam pasek LEDowy posiada z drugiej strony taśmę dwustronną, więc możecie przykleić cały pasek dzięki tej taśmie. Taśma jest mocna, więc spokojnie, nie odklei się. Zestaw jest całkowicie plug and play. Wystarczy podłączyć i działa. Na sam start rozwijamy trochę każdy z naszych pasków. Następnie ja po prostu każdy z pasków podłączę tutaj pod kontroler. Pamiętając, że tam gdzie strzałeczka na pasku, tam strzałeczka w kontrolerze. Musicie to złączyć razem: strzałeczka do strzałeczki. Następnie bierzemy zasilacz. Z jednej strony, wtyczką wpinamy się tutaj z tyłu do kontrolera. I teraz to wpinamy do gniazdka. Jak możemy zauważyć? Wszystko jak najbardziej działa. Sam kontroler umożliwia tutaj na przyciskach wyłączenie i włączenie taśmy, zmianę jasności, szybkie przełączenie się na tryby muzyczne. Halo, halo, jak mnie słychać? No i oczywiście tutaj przeklikiwanie się przez każdy kolejny tryb tego kontrolera. Teraz przyszła pora na pilota, który ma wiele przycisków. Między innymi wyłączenie oraz włączenie, zmianę jasności, przeklikiwanie się szybko między kolorami, Oczywiście biały też jest. Co najważniejsze, cały pasek świeci idealnie na biało. Tutaj klikając można sobie ustalić swój indywidualny kolor i przypisać do któregoś z trybów Do it yourself. Dalej mamy cztery tryby muzyczne, i dalej mamy tak, tryb automatyczny, spowolnienie efektu, przyspieszenie efektu, tryb flash, fade na 7 kolorów, fade na 3 kolory, jump na 7 kolorów. I jump na trzy kolory. Wspomniałem o aplikacji. Ta nazywa się Happy Lighting. Jest do pobrania zarówno na iOS-a, jak i Androida. W aplikacji mamy możliwość zmiany jasności, ustawienia sobie, jakiego koloru chcecie, całą paletę RGB. Tutaj klikając możecie ustalić jeszcze dokładniej Wasz kolor. Dalej mamy tryby muzyczne, gdzie będzie ciągnięty mikrofon z telefonu. Mam nadzieję, że nie dostanę teraz copyright strike'a. Dalej mamy stricte tryb głosowy, czyli tak jak ja mówię, albo tak jak słyszę ogólnie nasz telefon, czyli mikrofon w telefonie, to tak odbierają nasze LEDy kolor. Mamy możliwość, oczywiście, ustawienia sobie różnych tutaj trybów, jakie chcemy. I tutaj mamy do wyboru mikrofon telefonu albo mikrofon kontrolera. Dalej mamy style, czyli różnego rodzaju tryby, których jest naprawdę dużo. No, i na końcu mamy timing, czyli możliwość ustalenia, kiedy kontroler ma się włączyć, kiedy wyłączyć, i tak dalej. Bardzo przydatne. Oczywiście u góry wielki przycisk od wyłączania. Jeszcze dodatkowo mamy tutaj pomoc, zmianę tła naszej aplikacji. Tryb shake dzięki czemu, jak na przykład trzęsiemy telefonem, to zmienia się tryb naszego kontrolera oraz dodatkowe informacje. No, i tak wyglądają możliwości tego kontrolera. To jest fajne, że ma tryby muzyczne. Możliwość używania mikrofonu zarówno z kontrolera, jak i z telefonu. Ma aplikację, która jest naprawdę dobrze rozbudowana. No, i plus tego, że te taśmy można łączyć szeregowo, żeby był cały pasek 30 metrów. Chcecie obkleić cały sufit? Nie ma problemu. Dzięki temu zestawowi jest to bardzo proste, a sam zestaw też jest dość tani. Jego cenę możecie sprawdzić w linku w opisie, gdzie serdecznie zapraszam. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy. Jeżeli chcecie kupić pewny zestaw od sprawdzonego sprzedawcy, który na pewno wam pomoże, jeżeli coś będzie nie tak, i na pewno pomoże, jak chodzi o dobór i tak dalej, i nie sprzeda wam syfu. To zapraszam naprawdę do linku w opisie. Na Allegro jest pełno różnego rodzaju zestawów RGB, które nawet kosztują mi 15 zł. Ale czy chcecie coś, co podziała wam miesiąc, to już są wasze pieniądze. Możecie wybrać coś, co podziała miesiąc. A jeżeli chcecie coś, co podziała lata, zapraszam do linku w opisie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!